Zacznijmy od wersetu z Mateusza, 19 rozdziału i przeczytamy od 16 do 30 wersetu. Ja przeczytam. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on odrzekł mu: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios, a nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: Któż wtedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Panie, tak dziękujemy Ci za Twoje słowo i dziękujemy Ci, Panie, za to, że Twoje słowo jest żywe i skuteczne. Dziękujemy Ci za to, że dziś możemy tutaj być przed Tobą, przed Twym tronem. Otwórz nasze uszy i nasze serca do słuchania. Namaśmy usta do głoszenia. Prosimy Cię, Panie, abyś dotykał się nas teraz. Wypełniał swoją wolę w naszym życiu, Jezu. O to Cię prosimy w Twoim świętym imieniu. Amen. Widzicie, ten fragment jest bardzo taki szczególny i pewnie słyszeliście już niejedno kazanie na ten temat, a ja mam nadzieję, że Bóg dał mi takie świeże myśli tutaj z tego fragmentu i chciałem się z wami podzielić. Także bądźcie ze mną, mam nadzieję, że ja też Bóg pokaże wam coś szczególnego. Ale wiecie, ten człowiek, który przyszedł do Jezusa, był szczerym człowiekiem. Można powiedzieć, był dobrym człowiekiem, bo czynił wiele dobrych rzeczy, przestrzegał przykazań. Ale przychodzi do Jezusa i mówi: Nauczycielu, co mam czynić, by osiągnąć żywot wieczny? Co mam czynić? Czy to nie jest tak jak dziś, gdy pytasz się kogoś, w jaki sposób może dostać się do nieba, w jaki sposób może osiągnąć żywot wieczny? Najczęściej usłyszymy odpowiedź: no muszę być dobry, muszę czynić dobre rzeczy, muszę być taki, owaki, przestrzegać tego, tamtego. Zawsze jest to takie: co mam czynić? Ludzie w naturalny sposób, myśląc o tym, że żeby dostać się do nieba, żeby być, osiągnąć żywot wieczny, to coś muszą robić, prawda? Ten człowiek przyszedł i mówi: co mam zrobić, żeby osiągnąć żywot wieczny? Jesteśmy nauczeni, że wszystko, co otrzymujemy, musimy w jakiś sposób wypracować. Muszę coś zrobić, żeby ten żywot osiągnąć. I to jest właśnie religia. Próby dojścia do Boga dzięki swoim własnym staraniom i uczynkom. Ludzie próbują, starają się, chodzą, nie wiem, na pielgrzymki, przestrzegają jakichś wszystkich praw, przykazań, które im Kościół i religia narzuca, myśląc, że w ten sposób zasłużą na to, aby mieć żywot wieczny.
Wiecie, Jezus wyszedł do tego człowieka i odpowiedział mu na podstawie jego własnych standardów. No, bo to był dobry człowiek, który przestrzegał wielu rzeczy i mówi do niego, słuchaj, no to czyń te wszystkie rzeczy, tak, które czynisz, prawda, nie zabijaj, nie cudzołóż. Jak wiele ludzi dzisiaj mówi tak, ale jestem dobrym człowiekiem, nikogo nie skrzywdziłem. To mi daje prawo do tego, żeby myśleć o tym, że zasługuję na bycie zabranym i wziętym do Królestwa Niebieskiego, żeby mieć żywot wieczny, bo ja jestem dobry, ja się staram, ja nie skrzywdziłem nawet muchy, nikogo nie zabiłem, czyli zobacz, jaki jestem wspaniały. Ale Jezus mówi, nie, mówi w wersecie 21, jeśli chcesz być doskonały, wiecie, to jest takie ciekawe słowo, to doskonałe, bo to jest słowo telaos, które oznacza pełny, ukończony, taki, któremu już nic nie potrzeba. Nie? W pełni. Jeżeli chcesz mieć pełnię, chcesz być takim ukończonym dziełem, to co musisz robić? Idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz. Wow. To te wszystkie dobre rzeczy, które robiłem w moim życiu, to nie wystarczą, żeby być doskonałym. Przecież tych wszystkich przykazań przestrzegałem. Robiłem to, co dobre. I to dzięki temu nie będę doskonały. By być doskonały, by być ukończonym, pełnym, muszę coś zrobić. Muszę sprzedać wszystko, co posiadam. Boże, czy Ty nie za dużo oczekujesz ode mnie? Chcesz, żebym pozbywał się wszystkiego, co zgromadziłem na tym świecie? Tego wszystkiego, na czym buduję swoją tożsamość? Tego wszystkiego, co jest źródłem mojego bezpieczeństwa? Ja mam się pozbyć tego wszystkiego? Boże, przecież tyle na to pracowałem. Piąłem się po tych szczeblach kariery, po tym wszystkim, zdobywałem krok po kroku, a Ty mówisz, że mam się tego pozbyć? Wow, Boże, jesteś niesprawiedliwy. Dlaczego tego chcesz ode mnie? Wiecie, ja wierzę w to, że to jest taki niesamowity obraz tego, że Bóg chce, aby w naszym życiu, w naszym duchowym życiu, życiu z Nim, które mamy, abyśmy pozbyli się swego naturalnego zaopatrzenia. Tego, na czym budujemy swoją tożsamość. Na czym polegamy naturalnie. Wiecie, mamy taką tendencję, tak łatwo nam jest i tak lubimy polegać na tych naturalnych zasobach, które mamy. Nie? Mamy, nie wiem, dobrą pracę i dzięki temu mamy dużo pieniędzy, to jest dobra rzecz, prawda? Ja nie mówię, że to jest zła rzecz, ale staje się to złe, gdy zaczynamy na tym polegać i zapominamy o Bogu. Biblia mówi, że miłość pieniądza jest złem. Nie w same pieniądze, ale miłość do pieniędzy. Jeżeli ja swoją tożsamość i buduję się i myślę, że moje bezpieczeństwo i to wszystko, kim jestem, polega na tym, co zbudowałem w swoim życiu, co osiągnąłem bez Boga, to Bóg chce, żebyśmy się tego pozbyli. Bóg mówi, sprzedaj, pozbądź się tego, co tak naturalnie tworzy twoją strefę komfortu, strefę bezpieczeństwa, poza którą nie wyjdziesz. I nawet gdy siedzisz w łodzi, tak jak Piotr z innymi uczniami, to jest strefa bezpieczeństwa, prawda? Tu fale szaleją, burza ogromna, ale ja siedzę tutaj w łodzi, tu jest bezpiecznie, przynajmniej mam grunt pod nogami, chwiejny, ale mam. A Jezus mówi, wiesz co, Piotrze, wyjdź z tej łodzi, chodź do mnie. Jezu, czy Ty widzisz, co się wokół nas dzieje? Widzisz te fale? Widzisz, że woda nie jest w stanie utrzymać człowieka? No, Ty chcesz, żebym ja teraz do Ciebie... Jezus powiedział, tak, przyjdź do mnie. Opuść swoją strefę bezpieczeństwa, swoją strefę komfortu, zaufaj mojemu słowu i idź. Chodź do mnie. Pozbądź się tego, na czym naturalnie opiera swoje życie.
Ja nie mówię tutaj o tym, że wszyscy mamy wziąć, pozbyć się swojej pracy, wyprowadzać się z domu i tak dalej, tylko chodzi o to, o tę zasadę. Czy, na czym ja opieram swoją tożsamość, swoje bezpieczeństwo? Czy na tych rzeczach, które mam w świecie, czy też na Bogu? Gdzie jest ta... Gdzie jest moje poczucie bezpieczeństwa? Wiecie, kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który był prezesem w mojej firmie, w której wcześniej pracowałem, i on mi powiedział taką jedną rzecz. Wiesz co, mam bardzo dobrą pracę, ale wiesz co, dzisiaj mam, jutro mogę nie mieć. Dzisiaj prezesem się nie jest, dzisiaj prezesem się bywa. Trochę tu może, jak się straci, to potem trzeba szukać gdzie indziej. Ja nie buduję swojej tożsamości, swojego poczucia bezpieczeństwa tylko dlatego, że jestem tutaj w tej firmie i mam taką pozycję. Bo dzisiaj ją mam, jutro mogę nie mieć. Mnie to nauczyło kiedyś tej zasady w moim życiu, sytuacja, w której pracowałem jako dyrektor marketingu w bardzo dużej firmie, ogromny budżet marketingowy i zespół ludzi, którym zarządzałem, to było chyba z 17 osób, jeśli dobrze pamiętam. I można powiedzieć, wow, co za niesamowita pozycja, jakie stanowisko. Ale wiecie, oto tak, człowiek może stracić to wszystko. I to było dla mnie szokujące, że z takiej pozycji nagle Bóg postawił mnie w miejscu, w którym pracowałem jako agent ubezpieczeniowy. I wtedy ludzie tak patrzyli na mnie często, z którymi się spotykałem wcześniej jako dyrektor, i jak dowiadywali się, jaką mam pracę, to nawet nie chcieli się spotykać ze mną. Nie chcieli ze mną mieć społeczności, bo aha, pewnie znowu będzie coś, będzie chciał mi wciskać jakieś ubezpieczenie albo coś. I nawet gdy chciałem spotkać i porozmawiać z ludźmi, z którymi wcześniej miałem relacje, się okazało, że nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Bo budowali moją tożsamość na tym, co człowiek osiąga w świecie. Ale to jest takie ulotne. To można tak szybko stracić. To, co jest w tym świecie, może zostać poruszone, ale Bóg jest wieczny, Bóg jest stały, Bóg cię nie zmienia. Bóg jest dziś, wczoraj i na wieki ten sam. I Bóg mówi, pozbądź się ze swojego życia tego, na czym naturalnie budujesz swoją tożsamość, swoje życie. I pozwól, że ja stanę się twoim źródłem, twoim napełnieniem i tym, na czym ty będziesz budował. Niech... Często ludzie myślą, że te rzeczy, które osiągają w świecie, one spowodują, że oni będą napełnieni, że będą czuli się tacy, że są właśnie tacy doskonali, są pełni. Ale tak naprawdę, jak powiem, popatrzymy na to sobie szczerze, to te rzeczy wszystkie, one powstrzymują nas przed pełnym napełnieniem, które możemy mieć w Bogu. Wiecie, znamy wszyscy, widzieliśmy nieraz szklankę. Załóżmy, że mamy jakąś tam szklankę, prawda, I jest tak, że po prostu ten świat od najmłodszych naszych dni wypełnia tą szklankę różnymi rzeczami. Począwszy od, nie wiem, no czymkolwiek. No to są rzeczy, które w tym świecie zyskujemy, zdobywamy przez całe swoje życie. Jest. Mamy pełną szklankę. Jesteśmy napełnieni. Wszystko, co osiągnęliśmy, do czego doszliśmy, to jest nasze. Zdobyliśmy to. Ale gdy pojawia się Bóg i Bóg chce przyjść do nas i dać nam nowe życie, napełnić nas, to próbuje wlać coś do tej szklanki, tam nie ma już miejsca. Rzeczy, które wydawały nam się, że nas napełniają, rzeczy, które wydawały nam się, że stanowią tożsamość naszą, gdy Bóg chce wylać swoje błogosławieństwa, to często okazuje się, że tam już nie ma gdzie. Bo jesteśmy tak zajęci swoim własnym życiem i rzeczami, które robimy. Tak naprawdę jedyną rzecz, którą możemy zrobić, tak jak Jezus powiedział, pozbądź się tego wszystkiego. Wylej to wszystko. Wyrzuć to, na czym budujesz swoją tożsamość w świecie, i pozwól, że ja zacznę wypełniać cię całym swoim życiem. Swoim, tym, co mam dla ciebie. A to są wspaniałe, cudowne rzeczy. Wiecie, gdy człowiek trzyma się świata, trzyma się tego, co w świecie, myśląc, że tam znajdzie wypełnienie, bezpieczeństwo, satysfakcję, to tak naprawdę im więcej lgnę do tych rzeczy, tym bardziej staje się taki pusty, taki nieusatysfakcjonowany, ciągle mi mało, ciągle mało. Ostatnio widziałem taki filmik w internecie o
który mi pokazał, jak właśnie ten świat funkcjonuje. To jest ciekawy tytuł, bo tytuł jest Spisek żarówkowy. Nie wiem, czy ktoś mógł to oglądał, ale nie wiem, czy wiecie, że technicznie człowiek jest w stanie produkować żarówki, które będą świecić po kilkadziesiąt, kilkaset lat. Nawet w Stanach jest w jakimś miejscu, w jakimś mieście strażnica, remiza strażacka, gdzie świeci się jedna żarówka, która świeci bodajże od 1908 roku czy trzeciego, ponad 100 lat, świeci się nieustannie, non stop. I tam przyjeżdżają, nawet tam na tym filmiku było pokazane, jak urządzono imprezę z okazji stulecia, 100 lat żarówki. Nie, ale jest to możliwe, ale co się dzieje? Ponieważ to powodowałoby, produkowanie takich żarówek powodowałoby, że firmy, które je produkują, nie miałyby takiego stałego zbytu. Dlatego wprowadzono takie niepisane prawo, że żarówki powinny mieć żywotność nie dłużej niż 1000 godzin. No to jest nieustannego świecenia tak z półtora miesiąca, niecałe dwa miesiące, prawda? I wiecie co? Nie wiem, na ile to jest prawda, to mówię o filmiku, ale to mi pokazuje też, jak ten świat działa. Ludzie nigdy nie będą usatysfakcjonowani w świecie, szukając swojej tożsamości w świecie. Zawsze będą potrzebowali czegoś nowego, kolejnego. Co chwilę nowy model, nowa rzecz, która się pojawia, która komputery, które ostatnio się śmiałem razem z moim synem, ponieważ mamy jeden taki starszy komputer, no i oczywiście nowsze urządzenia z nim nie chcą współpracować, bo już się nie upgrade'uje, czy jak to się mówi, unowocześnia się tych starych komputerów, tych programów, które są na stare komputery. Trzeba kupić nowy, żeby to mieć, żeby wszystko grało. W świecie nigdy nie będzie usatysfakcjonowany. Ludzie, którzy lgną do świata, myśląc, że znajdą tam satysfakcję, nigdy tego nie znajdą. Zawsze będzie mało. Wypełnienie mogę znaleźć tylko w Bogu, gdy pozbędę się tych wszystkich rzeczy i Bóg wypełni mnie swoim słowem, swoją obecnością, swoim życiem i wtedy będę prawdziwie usatysfakcjonowany. Będę, tak jak tutaj powiedziane, będę doskonały, gdy pozbędę się tych wszystkich rzeczy. Wiecie, Bóg jest niesamowity. Matematyka Boża jest zupełnie inna niż ludzka, bo Bóg, to jest niesamowite, że On dodaje przez odejmowanie. On dodaje nam błogosławieństw, odejmując nam to, co mamy z tego świata. To jest matematyka w ogóle, Boża matematyka, dodawanie przez odejmowanie. Pozbądź się wszystkiego, co z tego świata, a ja dam ci coś wspaniałego, sprawię, że będziesz doskonały. I wiecie, to jest niesamowite, bo ludzie dzisiaj, wiemy, w ogrodzie Eden były dwa drzewa, było drzewo poznania dobra i zła i drzewo żywota. Ludzie przychodzą do drzewa poznania dobra i zła i myślą, że tam już wszystko znaleźli, że tam już mają, wiedzą, no, poznali, czym jest dobro i zło. Ale tak naprawdę są tak daleko od drzewa życia, od życia, które jest Bogu. Mówi, przyjdź do mnie, a dam ci życie, wspaniałe życie. Polegaj na mnie, a nie na własnym rozumie. Oddaj to, co posiadasz, to co, na czym w tym świecie budujesz swoją tożsamość i pozwól, że ja stanę się twoją tożsamością. Bo prawdziwe życie jest przy drzewie żywota. Przy drzewie żywota. I potem Jezus mówi do niego, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj. No i my, oczywiście, pierwsza myśl, która się nam pojawia, to jest tak, że aha, no, sprzedałem, no to mam kasę rozdawać. Nie? Ale też nie jest nam powiedziane, że mamy pieniądze rozdawać. Widzimy, wiecie, bo to jest tak, pozbądź się tych rzeczy z tego świata, to tak na marginesie, wiecie, jak to jest niesamowite, jak Bóg to działa? Często to jest bolesne, pozbywanie się tych rzeczy. Przyjaźnie, gdy się nawróciłem, można powiedzieć, straciłem przyjaciół, których miałem w świecie. Ludzie, którzy nie chcieli już więcej mieć ze mną takiej relacji, jaką mieli wcześniej, bo nagle już nie chciałem robić rzeczy, które robią, które wcześniej robiłem. Nie chciałem być w miejscach, w których wcześniej byłem. Już nie było kompana, z którym można było sobie pójść i napić się na przykład. I nagle ci przyjaciele zostali mi zabrani, straciłem ich. Bóg zabrał, oddzielając mnie od tego świata, te rzeczy, ale dał mi wspaniałe przyjaźń w Bożym Królestwie. Ja mam wspaniałych przyjaciół, których mam, którzy kochają mnie nie dlatego,
kim jestem, ale dlatego, co Bóg zrobił w moim życiu. Nie jest to dlatego, że posiadam coś, a dlatego, że mam Boga, który jest we mnie i jest w nich. To jest niesamowite. I Bóg często tak robi, że mówi, daj, oddaj to, na czym z tego świata, co próbuje cię wypełniać i nie pozwala mi błogosławić ciebie. Tak jak, wiecie, co to znaczy rozdaj, prawda? No to zobaczmy 2 Koryntian 9:6-8. Opowiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Otrzymałem od Boga, Bóg napełnia mnie, Bóg daje mi coś w moim życiu. Tak jak 1 Koryntian 4,7 mówi, co masz, czego byś nie otrzymał? Mamy wszystko od Boga. I teraz, gdy ja pozbywam się rzeczy z tego świata, mogę, będąc napełnionym przez Boga, otrzymawszy od Boga te wszystkie rzeczy, mogę dać to innym. Rozdawać to innym. Wylewać te błogosławieństwa, tą miłość, którą Bóg wlewa w moje serce, na innych ludzi. Bo to On mnie napełnił. I nie muszę tego trzymać dla siebie i pilnować tego z całych sił, tak jak w świecie wszyscy pilnują i po to, by tylko nic nie uszknąć tego innej osobie, bo to jest mój wróg. My przecież biegniemy w biegu, ja muszę wygrać. Nieustanna pogoń, nieustanny pościg. Ale teraz, gdy Bóg mnie wypełnił, mogę wylewać to dla innych ludzi. Mogę innych błogosławić tym, czym Bóg mnie ubłogosławił. Mówi, Bóg mówi, bądź dostępny dla mnie, pozwól, że ja cię napełnię. Już nie będziesz szukał gdzie indziej napełnienia, bo zobaczysz wspaniałe rzeczy, które ja mam dla ciebie. I już nie będziesz pragnął rzeczy z tego świata, bo będziesz miał coś, co przekracza nawet twoje zrozumienie. Wspaniałe rzeczy, które masz od Boga. Nie? Tak jak Jezus rozmawiał z Samarytanką i powiedział jej, kto pije tą wodę, będzie pragnął na wieki, ale ktoś napije tego, co ja mu daję. Nie będzie pragnął na wieki. Gdy mamy coś od Boga, gdy Bóg nas napełnia, to On zabiera nam takie pragnienie, aby szukać tych rzeczy w świecie. Bo to On nas napełnił. Jana 6,35. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Gdy pozwalamy Bogu, aby nas napełniał, to mamy takie niewyczerpalne źródło i powoduje to, że nie będziemy łaknąć. Będziemy mieć od Boga to, czego ten świat nam nigdy nie będzie w stanie dać. Tak powiedzieliśmy, w świecie zawsze będzie czegoś mało, zawsze będzie czegoś brakowało, zawsze będziemy nieusatysfakcjonowani, ale w Bogu, gdy będziemy czerpać z Niego, nie będziemy już pragnąć na wieki. Będziemy mieć coś na wieki. I wiecie, i ja mogę dzielić się tym z innymi. Mogę dawać to, co otrzymałem od Boga innym. Wiecie, ten świat jest zupełnie inny i po prostu, nie wiem, ja ostatnio tak patrzyłem w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, to miałem okazję patrzeć na nastolatki, jak się zachowują, co robią, jakie decyzje podejmują. Wiecie, jakie to jest niesamowite, że to są młodzi ludzie, którzy szukają swojej tożsamości, szukają akceptacji. I gdy szukają tego w świecie, w niewłaściwym miejscu, konsekwencje są opłakane. Sposób, w jaki się zachowują do innych ludzi, jaki trzymają jakikolwiek szacunek do starszych osób, jakim językiem do siebie rozmawiają. To wszystko powoduje, że gdy szukamy swojego wypełnienia w niewłaściwym źródle, tam, gdzie tego napełnienia nie znajdziemy, zawsze próbujemy coś więcej i przestawiamy granice. I nastolatki dzisiaj bardzo przestawiają granice. To, co dzisiaj się dzieje, słyszałem ostatnio o tym, co się dzieje w szkołach, to gdy ja byłem w szkole, to po prostu nie do pomyślenia byłoby, żeby takie zachowania mogły być. Gdyby u mnie w szkole, za moich czasów, tak ktoś się zachowywał, to bardzo szybko by wyleciał z tej szkoły. Ale dzisiaj takie rzeczy są tolerowane. Granice zostają przesuwane. Są przesunięte. Dlaczego? Bo nastolatki szukają, próbują znaleźć swoją tożsamość, znaleźć w świecie coś,
czego nie mogą znaleźć, tego napełnienia, akceptacji. I próbują, i coraz bardziej, coraz dalej się to rozchodzi. Wiecie, ale gdy Bóg przychodzi, gdy Bóg napełnia, wow, nie potrzebuję szukać napełnienia i akceptacji w świecie, bo wiem, że w Bogu jestem zaakceptowany, że Bóg jest moim wszystkim. I nie potrzebuję wiedzieć, że ktoś w świecie poklepie mnie po ramieniu i powie, dobrze, bo wiem, że Bóg mnie akceptuje. Ja nie muszę wypracowywać sobie u kogoś w świecie, czy w ogóle w świecie, tego bym jak zaakceptował. Bo to znajduję w Bogu. Wiecie, i czasami myślimy, że my potrzebujemy mieć akceptację w świecie, wśród ludzi, wśród niezbawionych. Wiecie, dziwi mnie czasami, jak wierzący ludzie myślą, że mogą mieć taką społeczność, czy taką jedność z niewierzącymi. Wiecie, taką samą jak z wierzącymi innymi ludźmi. Nie da się. To są dwa różne królestwa. Nie da się mieć takiej samej jedności z niewierzącymi, jak z wierzącymi. Wiecie, Bóg nie powiedział nam, że mamy wszystko robić, żeby mieć tylko jedność ze światem. On powiedział, zdobywajcie świat dla mnie. Oczywiście to nie chodzi o to, że mamy się odciąć od wszystkich. Jesteśmy w świecie, ale nie jesteśmy z tego świata, ale mamy zdobywać świat dla Chrystusa. To jest naszym celem. Bo wiecie, ten świat na tym świecie jest zepsucie. I gdy my będziemy szukali w tym świecie, prędzej czy później, akceptacji w tym świecie, to prędzej czy później część tego zepsucia stanie się naszym życiem. Zaczniemy iść na kompromis z przekonaniami, ze Słowem Bożym. Będziemy podejmować decyzje, które Bogu się nie podobają. Bo chcemy być dobrze wypaść wśród znajomych, wśród ludzi, z którymi jesteśmy w pracy. Ja pamiętam na samym początku, gdy pracowałem, bo cały czas pracuję w świecie i wiem, jak to jest pracować w świecie. Zawsze, gdy przychodziłem do nowej pracy i były jakieś różnego rodzaju imprezy, ja mówiłem, że nie, dziękuję, nie skorzystam, nie piję. Zawsze na początku było takie, a jak to? Kto nie pije, ten, jak to było, że kto nie pije, ten donosi? Czy coś w tym stylu? Takie rzeczy. Jakieś różne jakieś takie ataki, jakieś próby jakby szykanowania, czy też jakieś, nie wiem, poniżania drugiej osoby, dlatego że nie chcę robić tego, co robi świat. Ale wiecie, nauczyłem się, że gdy twardo stoję w przekonaniach i w tym, co Bóg mi daje, i w tym, co Bóg do mnie mówi, to ten świat zaczyna patrzeć na mnie zupełnie inaczej. Trochę z szacunkiem nawet. O, ten człowiek jest inny. Dlaczego on jest inny? Dlaczego on nie chce robić tego, co my robimy? Zapytajmy. I niejednokrotnie miałem niesamowite rozmowy na temat właśnie tego. Zaczynało się od tego, dlaczego nie piję. Ale potem mogłem świadczyć o Bogu i mówić o tym, jak wielki i wspaniały jest Bóg. I se, oczywiście można było powiedzieć, a no dobra, no to pójdę tak, tylko tam, coś tam, może jakieś bezalkoholowe piwo się napiję albo coś, żeby tylko tam dali mi spokój. Nie, to nie na tym polega. Nie musimy utożsamiać się ze światem. Możemy stać trwale w Bogu, bo to On nas wypełnia, nie ten świat jest naszym napełnieniem. Wiecie, i gdy będę szukał napełnienia w świecie, bardzo szybko się zawiodę. Bardzo szybko. Oby szybciej niż później. Ale tak to działa. I Jezus powiedział tutaj temu człowiekowi, wróćmy do tej historii, powiedział mu, rozdaj to ubogim. Ubogim. Kto jest ubogim? Oczywiście myślimy o ubogich, no to prawda, o bezdomnych, o porzuconych, prawda? Tak, to jest bardzo istotne, to jest bardzo ważne. I wczoraj nawet widziałem filmik, który umieszczono z kościoła ulicznego w internecie, taki klip 10-minutowy o tym, co się tam dzieje. I naprawdę moje serce było poruszone, gdy widziałem, gdy Paweł Bukała, który jest tak prowadzi ten kościół, on powiedział tak, że to, co my tu robimy, to jest działanie wielu ludzi z różnych kościołów, ale robimy to dlatego, bo są ubodzy, są potrzebujący, którzy potrzebują tego. Dlatego jesteśmy tu w każdą środę. Tak, to są ubodzy, to są potrzebujący. To są ci, którzy możemy dzięki Bogu usługiwać i dawać.
Ale wiecie, to słowo ubogi to jest słowo pochas. I to jest ktoś, kto jest w potrzebie, jest słaby, zraniony, bezradny, ubogi. Czyli ktoś, kto potrzebuje pomocy. Ktoś, kto potrzebuje wsparcia. Ktoś, kto potrzebuje Boga. Jak wielu z nas potrzebuje takiej zachęty, potrzebuje Boga w każdej sytuacji w życiu. To nie jest tak, że to dotyczy, ja mogę powiedzieć, a raz w roku, czy tam raz na pół roku dam parę złotych na ubogich i mam z głowy. Nie, to nie o to chodzi. Ja widzę potrzebę u mojego brata, u mojej siostry, u ludzi wokół mnie i daję im to, co otrzymałem od Boga. Te rzeczy, którym Bóg mnie obdarzył, mogę dawać innym. Każdy z nas potrzebuje Boga. Jezus mu powiedział, rozdaj to, a będziesz miał skarb w niebie. Wow, to jest niesamowite. Wytwórz działanie. Czyli pozbywasz się tych rzeczy z tego świata, na których budujesz swoje życie, swoją tożsamość. Przyjmujesz napełnienie ode mnie, ja zaczynam cię napełniać, a potem rozdajesz to innym i w ten sposób otrzymujesz skarb w niebie. Coś, co będzie trwało na wieki. Coś, co będzie wieczne. Coś, co nie przeminie. Ten skarb w niebie. A czasami myślimy, o jakże fajnie byłoby być bogatym tutaj na ziemi. Nie mielibyśmy żadnych problemów z płaceniem za czynsz tutaj, za kościół, czy tam nie miałbym debetów na koncie, nie miałbym problemu z samochodem, czy z tym, czy z tamtym, jakbym tylko był bogaty. Ale wiecie, tak naprawdę, gdy zdamy sobie sprawę, że to życie, które mamy tutaj na ziemi, to jest tylko taki krótki czas. Nawet jeżeli ktoś myśli w perspektywie 60, 80, 100 lat, to jest tak naprawdę krótki czas, bo z lada moment już za chwilę spotkasz się z Panem. I co wtedy będzie miało znaczenie? Czy to, że tu na ziemi byłem bogaty i na tym budowałem swoje życie? Czy też to, że swój skarb gromadziłem w niebie? W niebie. Wiecie, Mateusza, 6 rozdział, mówi od wersetu 19 do 20. Może napiszemy Mateusza 6 od 19 do 20. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza zniszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Wiecie, gromadźmy sobie skarby w niebie. Nie tu na ziemi. Gdy daję innym, gdy usługuję innym z tego, co Bóg mi dał, to pozyskuję sobie skarb w niebie, gdzie ani rdza, ani mól, ani złodziej nie tknie tego. To jest coś wspaniałego, coś wiecznego. Ale w jaki sposób mogę dawać tym ubogim? Prawda? W jaki sposób mogę pomagać, usługiwać? Mateusza 25:40. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście to uczynili. Wow. Czyli na przykład, jeżeli, nie wiem, po nabożeństwie, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji, mój brat czy siostra nie miał jak wrócić do domu, autobus uciekł, podwiozłem tą osobę do domu, to co zrobiłem? Znaczy, taka prosta rzecz. Ale być może właśnie wtedy Jezus tak powie tobie, wiesz, tego dnia nie za bardzo miałem jak wrócić do domu, ale ty wziąłeś mnie do samochodu i zawiozłeś. Mimo, że to nie było tobie po drodze, ale zawiozłeś. Dzięki temu zyskujesz sobie skarb w niebie, bo usłużyłeś, pomogłeś. Wiecie, ja myślę, że nasza obojętność na potrzeby innych ludzi ograbia nas z niesamowitych skarbów, które Bóg ma dla nas. Czy stać nas na to, żeby być obojętnym na potrzeby innego człowieka? Bo to, co zrobię tu, dzisiaj, na ziemi, będzie miało ogromne znaczenie w wieczności. Gdy tutaj będę usługiwał, będę dawał innym w ten sposób, to buduję coś, co będzie na wieki. Coś, czego mól, rdza i złodziej nie zabierze. Coś, co będzie na wieki. Wiecie,
Tak jak przeczytaliśmy na początku, tak jak Jezus po tej rozmowie z tymi uczniami, tym młodzieńcem, powiedział do uczniów w 29 wersecie: każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Jeżeli ja oddaję innym, jeżeli ja składam swoje życie i daję za innych i usługuję im, to zyskuję tysiąckrotnie więcej. Ja pamiętam takie formie świadectwa, taka historia. Pamiętam, to było chyba 2-3 lata temu, już nie pamiętam, ale w każdym razie była konferencja w Budapeszcie, europejska konferencja naszego kościoła, i tak bardzo chciałem tam być i czułem takie przekonanie od Boga, że powinniśmy tam być jako cała nasza rodzina. I wiecie, ale wtedy tak pojawiły się myśli: ale to kosztuje, to trzeba za to zapłacić, bo to trzeba tam dojechać, trzeba tam gdzieś mieszkać, trzeba coś tam mieć do jedzenia i tak. I to kosztuje. Ale miałem takie przekonania i wiedziałem, że Bóg chce, żebyśmy tam pojechali. I powiedziałem: no, trudno, wydamy te pieniądze, ale jedziemy. I pojechaliśmy. Wiecie, co się wydarzyło? W drugim dniu tej konferencji pojechaliśmy coś zjeść razem z innymi ludźmi, którzy tam byli z Polski. I tak siedzieliśmy tam w tym jakimś centrum handlowym, tam, gdzie są te różne restauracje, i tam siedzieliśmy przy jednym ze stolu. I nagle zadzwonił telefon. Więc ja wyjąłem telefon, patrzę, ktoś z Polski. Nie znam numeru, no ale trudno, odbieram. Mimo że za granicą, odebrałem. Ktoś zadzwonił, pewien klient ode mnie z pracy, jeden z lekarzy, który nigdy wcześniej ode mnie niczego nie zamawiał, bo ja zajmuję się, że sprzedaję też różnego rodzaju produkty. Nigdy wcześniej niczego ode mnie nie zamówił. Się okazało, nigdy później też nie zamówił, niestety, ale nigdy ode mnie nie zamówił. I nagle mi powiedział, że no, chciał zamówić produkty, te, które my rozprowadzamy. No okej, w porządku, nie ma problemu. I zaczął mi dyktować rzeczy, które chciał zamówić. Tak odłożyłem telefon, tak rzuciłem na to okiem, tak zacząłem tak w myślach liczyć, ile tu jest warte to całe zamówienie, i nagle patrzę: hejku, to jest dokładnie tyle, ile musiałem zapłacić za to, żeby być tutaj na tej konferencji. Wow, Boże, jak to jest możliwe? Człowiek, który nigdy wcześniej ode mnie nie zamówił i nigdy później, nagle tego jednego dnia w czasie tej konferencji złożył zamówienie, które pokryło wszystkie koszty, które były na wyjazd na tą konferencję. Niech mi ktoś teraz powie, że Bóg nie troszczy się o nas, gdy podejmujemy kroki wiary. Niech mi ktoś powie, że gdy ja ufam Bogu i oddaję to, co otrzymałem od Niego, oddaję z ochotnego serca, to Bóg nie odda mi więcej tego, czego potrzebuję, że On zatroszczy się o mnie. On, wiecie, mogłem zachować te pieniądze, mogłem je trzymać, ale co by mi to dało? Ale dzięki temu, że zaufałem Bogu, dzisiaj nauczyłem się o tym, jaki jest wiernym. O Jego wierności, o Jego dobroci, o tym, że warto Mu ufać. Wiecie, w naszych pozornych brakach, gdy oddajemy, Bóg będzie wierny. On widzi, że gdy oddaję, to czegoś zaczyna mi brakować, ale On będzie wierny i napełni to. Ta szklanka, która jest napełniona, której my wylewamy dla innych, On będzie wierny i doleje, dopełni. Że nie będzie nam brakować. Wiecie, nie lgnijmy do tego świata, szukając w świecie zaopatrzenia, szukając w świecie w sensie takiego sensu życia. Mamy ufać Bogu i On nas wypełni. No, tak jak w tym Mateusza 6 rozdziale przeczytaliśmy: składajmy nasze skarby w niebie. Bo gdy będziesz próbował coś zachować dla świata, to nigdy nie będziesz miał satysfakcji. Ale gdy składasz i zachowujesz dla Boga, gdy oddajesz to Bogu, to On ci napełni. Wow. Mateusza 9 rozdział. Werset. Już mówię, przepraszam, ale już. Wersety od 16 do 17. Nikt nie wstawia w starą szatę łaty z sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają. Wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się i jedno, i drugie. Wiecie? Mamy nowe życie w Bogu. Nowe życie, które dostaliśmy od Boga.
Nie próbujmy żyć w starych przyzwyczajeniach, na modłę tego świata. Bo to, co stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. W Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Gdy próbujemy połączyć te dwie rzeczy, nowe życie z tym światem, ze starym życiem, co osiągniemy? Co osiągniemy? Nie trwaj w tym, co można stracić. Raczej zyskaj to, co wieczne. Jim Elliot powiedział, jeżeli dobrze pamiętam, czy powiedział, że nie jest głupcem ten, kto oddaje to, co i tak może stracić, aby zyskać to, co jest wieczne. Wiecie, nie kładź wieczności na ołtarzu doczesności. Jak często próbujemy takie rzeczy robić, to nie działa. Jana 17:3, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest żywot wieczny. To jest moje życie. Aby poznać Tego, który jest tak wspaniałym, wielkim Bogiem, który dał mi nowe życie. Powiedział, trwajcie we mnie, a ja będę trwać w was. I będziecie owoc wydawać. Jana 15:4-5. Wiecie, owoc. Owoc ducha. I to jest niesamowite, bo to jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Gdy trwamy w Bogu, gdy pozwalamy, aby On nas napełniał, to staje się naszym udziałem. Wiecie, świat szuka tego. Ludzie w świecie szukają tego. Szukają miłości, radości, pokoju, cierpliwości itd., itd. Ale im więcej tego szukają, tym bardziej widzą, że im tego brakuje. Wiecie, jeśli mam ten owoc, mam, gdy trwam w Nim, gdy trwam w Bogu, przez bliskość Słowa Bożego, napełnienie Duchem, trwanie w modlitwie. I tak jak Biblia w Galacjan 5:22 mówi, że jeśli masz ten owoc, to przeciwko takim nie ma zakonu. Wiecie, przez trwanie w Bogu jestem wolny od pożądliwości grzechu, gdy trwam w Bogu. Jestem napełniony Bogiem. Jestem wypełniony po brzegi Bożym Słowem, Bożą obecnością. To wtedy nie ma miejsca na pożądliwości grzechu. Ale gdy ja próbuję trochę z tego świata uszknąć i próbuję zostawić tam trochę miejsca, żeby dla tego świata było w tej szklance ze świata, to pojawiają się. Jana 10:10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. I gdy ja będę zostawiał dla świata trochę miejsca, trochę furtki, to prędzej czy później może się pojawić złodziej, aby kraść, zażynać i wytracać. To jest to, do czego on dąży, co chce robić. Jeżeli ja pozwolę na to, żeby zachować dla siebie coś z tych, i budować swoje życie na modłę tego świata, to tak się może pojawić, tak się może zakończyć. Będę rozczarowany, rozgoryczony. Za chwilę zacznę oskarżać Boga. Boże, gdzie Ty jesteś? Dlaczego Ciebie nie ma? Dlaczego to się stało w moim życiu? Będziemy Boga obwiniać o swoje własne decyzje, które zrobiliśmy. Wiecie, Mateusza, 13 rozdział, już tylko na zakończenie, 44-46. Jest niesamowite słowa, które powiedział o Królestwie Niebios. Powiedział tak, podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. I dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Widzicie? Kupujcie tą perłę. Kupujcie perłę. Ta perła jest więcej warta, niż jesteśmy w stanie za nią zapłacić. Jezus mówi, kupuj tą perłę. Sprzedaj wszystko, co posiadasz. I wracamy z powrotem do tego wyjścia. Chcesz być doskonały? Chcesz być pełny?
napełniony, sprzedaj, co posiadasz. Powiedział, sprzedał, ten człowiek sprzedał wszystko, co posiadał, aby kupić tą drogocenną perłę, aby zyskać coś, co ma nieprawdopodobną wartość. Gdy ja oddaję wszystko, co z tego świata, oddaję to Bogu i mówię, Boże, zabierz to, daj mi tą jedną perłę. Coś, co jest wieczne. Coś, czego złodziej, rdza i mól nie są w stanie wykraść, ani zniszczyć. Chcę Ciebie, Boże. Perła to prawda ze Słowa Bożego. Boże, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojego Słowa. Chcę być Nim napełniony każdego dnia. Potrzebuję tego. Nie sprzedawaj tej perły. Nie idź na kompromis z tym światem. Nie zamieniaj tego na błyskotki tego świata, ale trzymaj się niewzruszenie tej perły. Jeśli kupiłeś perłę, kupiłeś coś drogocennego. Coś, czego nikt ci nie odbierze, bo to jest coś, co jest zapisane w niebie. Tam, gdzie jest twój skarb, gdzie rdza, mól i złodziej nie ukradnie. Jak kupuję perłę? Oddaję wszystko, co nie pochodzi z Boga i przychodzę do Boga i mówię, Boże, napełnij mnie. Boże, chcę pozyskać to, co wieczne. Coś, czego ten świat nie chce w stanie dać. Ale wierzę, że w Tobie to mam. I nie zawiodę się, bo ufam Tobie. Panie, tak dziękujemy Ci za to, że możemy ufać Tobie i że możemy polegać na Tobie w każdym aspekcie naszego życia. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty uczysz nas tego, jak wyzbyć się tych doczesnych rzeczy, tych pożądliwości tego świata. Opróżnić się na swój sposób, abyś Ty mógł nas napełnić. Panie, tak jak Ty powiedziałeś, że to, co u świata głupiego wybrałeś, aby zawstydzić to, co mądre. To, co jest niskiego rodu, aby to, co jest wysokiego rodu, zawstydzić. Panie, opróżnij nas z nas samych, z tego świata, a napełni nas swoim słowem, swoją obecnością. Potrzebujemy, Panie, tego. Potrzebujemy tego napełnienia w każdej dziedzinie naszego życia. Potrzebujemy Ciebie, abyś Ty napełniał, aby się przelewało to napełnienie, abyśmy mogli tego tym, co otrzymaliśmy od Ciebie, ubłogosławić też innych. Abyśmy dawali tym, którzy tego potrzebują, to, co otrzymaliśmy od Ciebie w obfitości. Ucz nas, Panie, tego. Potrzebujemy tego, potrzebujemy Ciebie. Prowadź nas, Panie. Uwielbi się w naszym życiu. I ja dziękuję Ci, Panie, za to, że mogę być tutaj, za każdą osobę tutaj, Panie. Za to, że Ty w naszych sercach wlałeś to pragnienie, aby oddzielać się od tego świata i być napełnionym przez Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mogę służyć wśród tych ludzi, którzy bezinteresownie oddają swoje życie i służą Tobie i innym, Panie, którzy tego potrzebują. Dziękuję Ci, Panie, za to. Uwielbi się, Panie, pośród nas. Daj nam siłę, daj nam łaskę, daj nam moc do tego, aby iść i służyć i być Twoim świadectwem, Twoimi narzędziami w Twoich rękach. Prowadź nas, Panie, prosimy Cię o to. W Twoim świętym imieniu. Amen. Amen.